Bardzo się cieszymy, że przyjęliście Państwo zaproszenie na ten wieczór. Na wieczór, na który my również bardzo długo czekaliśmy. Kiedy w 2010 roku zawiązała się grupa teatralna w Klubie Nauczyciela, było to spełnienie wielu marzeń, w tym również moich. Założycielem grupy był, co zresztą ma odzwierciedlenie w nazwie zespołu, Marian Glinkowski. Minamana Teatrzyku Kindermana. Dziś, po dość długiej przerwie spowodowanej pandemią i różnymi innymi losowymi zdarzeniami, zapraszam ponownie. Długo wyczekiwana premiera, klasyka gatunku, serenada, groteska. W dzisiejszych czasach dobrze jest się pośmiać. Proszę Państwa, niezależnie od tego, jaki będzie odbiór dzisiejszego spektaklu, pamiętajcie Państwo, żeby opowiadać o tym, że w klubie działa teatr dla nauczycieli i złożony z nauczycieli. I wszystkich chętnych do udziału w pracy tej grupy również zapraszam. Zatem Minamana, teatrzyk u Kindermana zaprasza na serenadę. Thank you.
piesiu kuternogą! Zabieraj się stąd! Słyszałeś? Daję ci 5 minut, abyś spakował swoje pudło i przepadł! Żebyś mi tu nigdy więcej nie wracał! Tam! Do loru! Czemu krzyczysz? A ty czemu jeszcze nie śpisz? Jak można spać, kiedy robisz tyle hałasu? Ja robię hałas! To ten włóczęga faszysta zawali droga! Słychać tylko ciebie! Czy nie możesz przestać? Chodź na chwilę! Chociaż o północy? Mam dosyć twojego wrzasku! Cały dzień tylko pieje i dąfuje! W nocy należy się odpoczynek! Zamknij okno i wracaj do łóżka w tej chwili! To ja robię hałas! Ja! To ten! Kafeszysta włóczęga! Zawali droga! Słychać tylko cię. Ja hałasuję. A kto? Ten włóczęga, faszysta, zawali droga. No właśnie. A słychać jest tylko ciebie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Spać nie można. Czemu się drzesz? Ja się drę? To ten kogut. Uczciwe kury śpią, a nie pieklą się w kurniku. Właśnie. Nie wtrącaj się. Myślisz, że jesteś tutaj sama? Nie zwracaj na niego uwagi. Stara wiedźma! To jest staro! Ty! Foka! I znowu zaczynać! No nie! Tylko proszę, ciebie nie wtrącasz! To ja się wtrącę! Oka zmrużyć nie można, bo jestem mamy, a ten mamy, to ja się wtrącę! Wszystko! Chciałem powiedzieć, nie denerwuj się! Przez jakie mamy? Proszę cię bardzo, to ja jestem winna, to ja ci przeszkadzam, to ja cię denerwuję! Nie mnie, tylko siebie! Ty sama siebie denerwujesz! Dręcznie, katu, jeśli sprawia ci to przyjemność! Idźcie spać! Wszystkie! A kto to jest? Nie zwracaj na niego uwagi. Twój kolega? Kolega? Czy ja wyglądam na jego kolegę? Artysta! Bandyta, oszust i łajdak! A więc go znasz? O, czy ja go znam? Znam go nie od dzisiaj. Znam go aż za dobrze. Znam go jak zły szelon. I niech go znam, jeżeli nie wolałbym go nie znać. A ja pierwszy raz go widzę. O, jeden raz za dużo. Udaję Włocha, ale nie przede mną. Poznałem go od razu. Brzydki, nie podoba mi się. Słusznie, gdybyście wiedziały, kim on jest. Za niski. Za wysoki? Taki nijaki. To wszystko nic. Gdybyście wiedziały, z kim macie do czynienia? Kawaler? Żonaty? Dowiedz! Mało! O! To jest... Lis? O! Naprawdę lis?
was straszyć, ale wolałem, żebyście wiedziały i miały się na baczności. Myślałam, że lisy są rude. Co? Farbowany? Myślałam, że ma brodę. Skądże? A teraz? A teraz? A teraz, kiedy już was ostrzegłem, idziemy spać. Ze mną w kurniku jesteście bezpieczni. Byle nie wychodzić. Byle do rana. W dzień lis nie odważy się grasować po kurniku. A zatem do spania. Do spania. Już raz, dwa. Raz, dwa, do spania. Trzeba co? Do spania idziemy. Do spania. Pa, 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 pa. Do spania, do spania. Co? Nie udało się. Kataryniarzu. Pani coś zgubiła? Tę wstążkę może? Niech pani nie odchodzi. Nie będę z panem rozmawiać. Pan jest bandytą. Nawet bandyta nie zasługuje na samotność. Bandyta? Drapieżnik? Brutal. Jak panu nie wstyd? Łatwo jest oskarżyć. Lecz gdyby pani znała okoliczności. Nie znam i nie chcę znać. Oczywiście. Zawsze to samo. Pogarda, poniżenie, nienawiść. Szaleństwem byłoby spodziewać się czegoś innego. Sam pan jest sobie winien. Umiem to już na pamięć. Powinienem się przyzwyczaić. A jednak boli. Pozostaje mi tylko muzyka i samotność. Muzyka? Pan kocha muzykę? Gdy nie mam kogo kochać, gdy wszyscy odwrócili się ode mnie, muzyka to jedyne, co mi pozostaje w mojej samotności. I rozbój! Kto powiedział, że jestem przestępcą z powołania? Mówił mąż. O! Myślałem, że kobiety potrafią zrozumieć więcej. To prawda. Ktoś, kto kocha muzykę, nie może być całkiem zły. Nie mówmy już o tym. Nikt mnie nie rozumie. Ale dlaczego? Możemy porozmawiać. Byle nie za głośno. Może by pani wyszła na balkon? Za nic w świecie! Balkonowy to może bliżej. Wykluczone! Więc jednak są we mnie pierwiastki? Są w panu pierwiastki dobrego? Zniszczone i zdeptane przez społeczeństwo. Społeczeństwo musi się bronić przed takimi jak pan. Odwrotnie. To społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim jestem. Mam być zły, więc będę zły. Wypełnię swą rolę do końca, którą mi przeznaczono. Nie trzeba tracić nadziei. Za późno. Nigdy nie jest za późno. Może by pani jednak zeszła na balkon? Psst. Dlaczego? Boż. Do widzenia. Dokąd? Do lasu. Ale zaraz, mieliśmy porozmawiać. Nie wolno mi pani narażać. Ale dlaczego? Jeżeli będziemy mówili ciszej... Ciszej się nie da! Niech pani nie odchodzi! Pójdę swą drogą do końca.
Jestem stracony. Jedną chwileczkę. Nienawidzę pani. Ale za co? Czy zrobiłam panu coś złego? Tak. Krzywdzi mnie pani. Jak mam to rozumieć? Przywraca mi pani nadzieję, lecz potem przyjdzie rozczarowanie i będzie mi jeszcze gorzej. Już lepiej nie mieć nadziei. Pani ze mną igra. A teraz to pan mnie krzywdzi takim posądzeniem. To jest okrutna zabawa. Nie ufam pan. Zaufanie najważniejsze. Żeby mieć zaufanie, to trzeba mieć, że tak powiem, odrobinę dowodów, że mieć je można. Wtedy to nie jest już zaufanie, lecz pewność. A może by pani jednak wyszła na balkon? O co to, to nie! Więc nienawidzę pani podwójnie. Nienawidzę pani za to, że muszę pani nienawidzieć podczas gdy... Podczas gdy co? Podczas gdy rodzą się inne uczucia. Ale jakie? Nie wolno mi ich nazwać. Ale dlaczego? W każdym bądź razie uczucia całkiem odmienne od nienawiści. Męczy sam siebie. Gdyby pan miał do mnie choć trochę zaufania. Już mówiłem. Zaufanie. Świat oduczył mnie zaufania i powiedziałem sobie nigdy więcej. Ale to nie moja wina, pan mnie oskarża. Zaufanie, ale pani mi nadal nie ufa. Ufam panu, ale... A jednak się pani waha. Chyba mam powody. Żegnaj, Nadzieja. Dokąd? Do lasu. Ale... Dobrze, byleby nie za blisko. Dobrze. Się mnie boi. Ma więc pan, pani nadal mi nie ufa. Ma pan taką okropną opinię. Boję się, to prawda. Ale ja też potrzebuję jakiegoś znaku, jeśli nie dowodu. Dobrze. Więc dam pani więcej niż znak. Dam pani dowód, że może mi pani całkowicie zaufać. Wątpię, czy to jest możliwe. Proszę, oto wstążka, którą pani zgubiła. Proszę mnie ją związać. Związać pana? Tak, proszę mi związać ręce. Wtedy nie tylko pani będzie całkowicie bezpieczna, ale ja będę całkowicie bezbronny. Czy może być większy dowód zaufania? Sama nie wiem. Proszę. Nie! Pani rezygnuje? Wstążka to za mało. Potrzeba większej gwarancji. Większej gwarancji. Dobrze. Proponuję, abyśmy poszli do mnie. W domu mam kajdanka. Naprawdę? Kajdanka. Powrót, łańcuchy, a nawet dyby. I pozwoli się pan związać? Jak baran. Zwiąże mnie pani od góry do dołu i na okrętkę. Będę całkowicie związany. Czy to daleko? W lesie. Zdążę.
Ciekawy jestem, co to ją tak śmieszy. Pan. Nie widzi pan powodu? Naiwny lis. To jest bardzo śmieszne. Ktoś, kto czeka. 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 I wierzy, że ona zaraz przyjdzie. Nie przyjdzie? Owszem. Jutro o tej samej porze. Powiedziała, że narzuci tylko coś na siebie. I to jeśli będzie pan miał szczęście. Wcześniej na pewno nie skończy. Narzucać? Malować się o blady. Malować się. Malować się, stać przed lustrem i poprawiać sobie urodę. Nadziejne przedsięwzięcie firmy Patyku. A przy okazji zwalniej widzi. Co pan z nią zrobi? Niedyskretne pytanie. No, przepraszam, ale ciekawa jestem, co się robi z czymś takim jak ona, co ma taką cerę? 39 numer buta i 8 kilo niedowagi. Nie? Zgadła pani. No, bo nie wyobrażam sobie, żeby można było co innego. Ależ nie zamierzam z nią robić nic innego. Czy mąż nie powiedział pani, kim jestem? Lisem, ale... Lisem, a więc jakież mogą być jeszcze wątpliwości? Lisem, czyli mordercą! A te zaloty? Słyszałam wszystko. Muszę używać podstępu, żeby zwabić ofiary. Nie mogę powiedzieć przecież, chcę panią zjeść. Muszę powiedzieć, kocham panią. Ale... Kobiety jako takie nie interesują mnie. No, ale był pan dosyć... dosyć pewny tym, co pan robi. Rzecz prawda. I wszystko było... Od początku do końca. I żeby nie było żadnych wątpliwości, jestem impotentem. Dlaczego pan jednak, zastanawiam się bardzo mocno, jest ze mną taki szczery? Ponieważ pani mnie nie interesuje. Ha! Jako kobieta? Jako kobieta? Jako ofiara. No, jako kobieta rozumiem, to na skutek pańskiego kalectwa. Ale jako ofiara? Dlaczego nie? Nie próbował się pan leczyć? Jestem nieuleczalny. Skąd pan wie? Wolałbym nie wdawać się w szczegóły. Być może nigdy nie trafił pan na właściwą kobietę. Być może. Zresztą zabijanie w zupełności mi wystarcza. To jest klasyczny przypadek. Zabija pan, ponieważ nie może pan kochać. Zabija pan zamiast... Nie, ja lubię zabijać. Jest mi z tym dobrze. Przepraszam. Czy ma pan chwilę czasu? Dlaczego? Interesuję się psychopatologią i chciałabym z panem porozmawiać.
Właściwie. Jestem umówiony, no. Ale skoro pani mówi, że ona nie przyjdzie... Nie, nie ma obawy. Więc... Nie interesuje pana jako ofiara? Przykro mi. Ale nie wchodzi pani w rachubę. Ale dlaczego nie? No, jestem przecież taka sama jak inne. Nie. Dokładnie taka. Taka sama? Nie. Pan widzi jakąś różnicę? A może należałoby przypatrzeć się bliżej? Nie! Wy się nie da? Obiecał pan ze mną porozmawiać. Był pan kiedyś u psychoanalityka? Nie wierzę w psychoanalizę. Szkoda. Psychoanaliza mogłaby panu pomóc wyjaśnić wiele rzeczy. Niech się pani do mnie nie zbliża. A, ciekawe, ciekawe. Zaczynam podejrzewać, że nie jest pan nieuleczalny. Śmiechu warte. Ciekawe, skąd takie śmiałe hipotezy. Aha. Zaraz zobaczymy. Zaraz wyzna, dlaczego pan się nie boi. Ponieważ w pani jest coś innego. Coś innego? Niż w tamtej głupiej kurze? Thank you.
masz te wstążki. Słyszałeś, o co pytam? Hej! Dokąd idziesz? Wracam do lasu. Ale czemu się śmiesznić? Nie mam tu już czego szukać. A co przez to rozumiesz? A ty? Skąd masz tę wstążkę? Znalazłeś? Możesz sobie myśleć, co ci się podoba. Wstążki? Odpowiedz mi w tej chwili! Tak? A dlaczego? Bo ja się pytam! Też mi o. Ale spytać wolno. Wolno, jeśli grzecznie. A więc o co chodzi? Co się tutaj działo? Kiedy? Kiedy spałem. A wtedy nic szczególnego. Lecz chciałbym wiedzieć... Kiedy nic właściwie? Nic czy właściwie? Właściwie. Co? Nic. Chyba oszaleję, jak się nie dowiem. A to szkoda. Proszę. Żałuj, to ciekawe. Powiedz proszę prawdę. Powiedz proszę. Mógłbym ci powiedzieć. Tak, mów prawdę. Ale nie ucho, tak między nami. No dobra, niech będzie. Wiesz, głośno nie mogę. Przypaniak, nie przypada. A dlaczego? Bo... Co? Nic nie słyszę! Żałuj, to ciekawe. Powtórz raz jeszcze, proszę. Nic nie słyszałem. Szkoda. Lecz z tej odległości nic nie usłyszysz. A gdybym szedł? Gdybym szedł niżej? Wtedy... To na pewno. Wtedy się dowiem. O, wtedy się dowiem. No to idę! Bez wątpienia. Elementów i plakatu przepięknego.
Ani, dziękuję za wsparcie tutaj też merytoryczne, takie i scenograficzne. Bardzo wam dziękuję. Objęła cudownym, artystycznym ramieniem i wykrzesała z nas weszw i sił i energii. Po pandemicznych jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wreszcie nam się udało. Dziękujemy Państwu. To gdzieś tam w powietrzu jeszcze wisi, może tego za dziś bardzo.